Witam bardzo serdecznie. Oczywiście, jak to zwykle ja, niezgodnie z zapowiedzią, niewiele się zmieniło od czasu poprzedniego odcinka. A to dlatego, że dostać się na serwer testowy jest prawdziwą sztuką. Dostaje się właśnie teraz, ale jest godzina, powiedzmy, w 8:30 u nas. U nich raczej są to godziny jakby późniejsze, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Zobaczmy, zegar. Tak. W Tokio jeszcze nie grają, bo są w pracy. W Nowym Jorku już nie grają, bo śpią. Okej. Natomiast próbowałem wczoraj jeszcze wejść, jeszcze raz. Może też minęła troszeczkę euforia. Ale dobra, bo szkoda czasu. Kostka Kanajego. Chcielibyśmy ją mieć, więc trzeba by się po nią udać. Tak. Ruiny. Sesheronu. Ale my idziemy w drugą stronę, ponieważ chcemy dostać się do... Szal napadł na Sesheron, ale będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. Stanowimy ostatni bastion, ostatnią linię obrony, dzielącą demony od naszej świętej góry. Jeszcze klnę się na krew Bulkatosa. Władca zniszczenia, drogo zapłaci. Jeszcze 10 poziomów potrzebuję, żeby dostać małych pochlebców. Au! Na pewno zabijemy to, zabijemy wszystkich w ogóle. Rzut oka, tak, znowu to samo. Jest to rzecz nowa, więc będzie wypadała często. Błogosławiły mnie duchy. Rój szarańczy, tak. Może używaj tych żniw dusz, Radek, skoro już je masz. Oj, au! No pięknie, zmarnowałem. Ajajajajaj, no i teraz będę musiał od nowa. Trudno jest trafić do... Au! Oj! Tak. Nie stajemy na dziurkach, ponieważ one mogą się oskarżać gniazdami wyskakujących ostrzy. Tu raczej nie. Gdzieś raczej tu będą te ruiny. Albo może nic nam nie będzie, jak staniemy na dziurkach. Au. Schodki prowadzące gdzieś. Um.
Naprawdę wyglądam słabo. Nie no, przestańcie. Duchy mi pomagają. Wielki starszy kanału, najlepszy spośród nas, mógł zostać kolejnym nieśmiertelnym królem. Nikt nie zbliżył się tak dalece do zjednoczenia plemion od czasów Borysa. Kanaj mógł tego dokonać dzięki niezłomności swego ducha. Choć siłą dorównywał trzem wojownikom, jego prawdziwą potęgą było miłosierdzie. Skoro tak powiadasz... No nic, idziemy przez sanktuarium, które udało się znaleźć na szczęście dość szybko. Pokazaliśmy Balowi i jego armii, co to znaczy walczyć z prawdziwymi wojownikami. Ale śmierć na jego złamała ducha w naszych przerzedzonych szeregach. W jednej chwili bitwa była przegrana. Bowiem straciliśmy tego i nie było naszą krewą. Czyli to właściwie Kanai umarł całkiem niedawno. No bo kiedy? Zresztą. Ostatni z naszych wieszczów prorokował, że ciemność wkrótce się rozproszy. Góra Areat wybuchła, a wraz z nią przepadły nasze dusze. No, czyli... Nas już zostało na świecie. Tego dnia straciliśmy. Jedni postratali zmysły. O nie, znowu to zrobiłem. Stali się nieczyści. Dobra, może zmiana ducha. Zawzięte duchy, okej. Coś jeszcze można było wymienić. No nie! Gin! Z okazji daj kulę do życia. Błogosławiły mnie duchy. Wkrótce będą mali pochlebcy. No, pora rabować jest zawsze. Nawet przed ciężką walką. Dobra. Kanai, gdzie masz to? Jestem przypalany, obrzucany szczurami i tak dalej, ale za chwilę moja ekipa będzie znacznie większa. Przestań ziać ogniem we mnie, bo normalnie wezmę i cię zabiję. Nie nadążam ze zmianą umiejętności. Taka jest prawda. I jeszcze do tego dorzuciłem sobie rubin do hełmu. To już naprawdę jest trochę przesada. Okej. Mali pochlebcy. No nie.
nie stanąłem sobie w najlepszym miejscu, mówiąc szczerze. Tak. Fatum. No i proszę bardzo. Jest kosteczka. Poproszę. Kostka Kanaego. Wybornie. Sprawę dokonamy razem. To może zrobimy to zadanie. A jak już jesteśmy. Właściwie to. Aha, tak, jeden z dziewięciu osiągnięty cel. No to niewiele, może jakiś inny dzisiaj sobie zrobimy jeszcze. Pięć zadań. A na tyle chyba raczej nie ma. Nie sądzę. Gdzieś coś wypadło, nawet nie wiem gdzie i dlaczego i co. Mojo! No niech zgadnę. Duchy patrzą na mnie łaskawie. On poziom się podnosi. A uzbrojenie. No nie. Nie nadąża. Zaczyna być słabo. Zaczyna być słabo. Dobra, wymiana pająków. Pajęcza królowa, nie będzie. Żniwa dusz. Może niekoniecznie. Klątwa. Dobra, niech będzie klątwa. No było tutaj tylko dlatego, że nie było nic innego. Oła! Jak śmieliście przypiąć mnie do podłogi? A poza tym, do tej skrzyni chyba nie tędy. Au! Okej. Dostałem fajną broń, ale... Chyba czas ją wymienić. Bo przestaje mi dobrze iść. Ciekawa jakiego typu to skrzynia. Najbardziej nie lubię zabij fale, ponieważ zdarza mi się często gęsto, że te fale mi się rozłażą. Ała. No nie no. Czy ty myłeś zęby, żeby tak na mnie ziać? Rozumiem, że miętowa świeżość i tak dalej, ale ha, bez przesady. Wydarzenie. Też jestem na to za słaby póki co. Jeszcze część z nich to są drzewka, które mnie przykuwają
pochowańców do ziemi. No może się nie udać. Właściwie to może powiem inaczej. Na pewno się nie uda uzyskać dodatkową skrzynkę. A szkoda, bo jakaś broń może fajna by wyleciała. Chociaż... No proszę, proszę. Przeklinam cię. Ejże, no sam siebie zaskoczyłem. Właściwie to... No dobra, zobaczmy. Czapka. Dobrze, czapka. Nie potrzebujemy kamienia w czapce. Spodenki trochę słabe. Okej. Ile mamy zadań zrobionych? 2. No to jeszcze 3. I będzie... No dobra. Wracamy do miasta. Obawiam się, że nie będę czekał na wypadnięcie jakiejś fajnej broni. Kupię sobie coś albo zrobię. Jeszcze nie. Co można powiedzieć prastaremu duchowi Nefalesa? Zapewne najlepiej zacząć. Tak, potrzebujemy materiałów. Czy można to unisztorzyć przed spożyciem? No, czekaj. Wykuwanie broni. Ty, mamy jakieś odłamki. A gdzie jest kolega? Ale to będą 70 poziomu rzeczy. No dobra. No ale kupmy już coś, przeczytamy sobie. Co masz? Ale potrzebujemy 50. Wow. Właściwie przydałoby się 100. Ciekaw jestem, skąd je mam. No dobra. Co tu mamy? Wrota demonów. Na wrotach demonów. Wylatują czasem fajne rzeczy, bo tu jest wielu wrogów. Więc... Ty robalu, no! Ała! Zostałam ranna. Ała! To było... nie fair! Aj, zmiana ducha, no! No! Okej. Cóż tu mamy? No, trampki lepsze niż byle jakie. Wow! A ja posprzedawałem wszystkie moje... Ajajaj! Modża! No, nawet nie sprzedałem, tylko zniszczyłem. No nie dobrze. I teraz ono złośliwie. Skoro nie chcesz, to nie. Jak mawiają Rosjanie, nie chociesz, jak chociesz. Nie. No tak, nie chociesz, jak chociesz. Zachociesz, nie budiet. No i właśnie teraz nie będzie, no. Skarbuś! Gdzie jesteś? Tu jest skarbuś, który... Ała! Nie, on tylko części. Dobra, ty to sobie idź. Możesz sobie uciekać. Nie przeszkadza mi.
Ała. Moja moc szybko rośnie. Dobra. No dobra, zostałeś widziadło? Nie. O, co tu mamy? No tak. Ceremonialny nóż. Ale nie mamy żadnego mojo. Ooo, 10 razy zapomnę. Tędy droga. A, 10 razy zapomnę, a ile razy nie wceluję? Powinna być opcja zwiększania zasięgu żniw dusz. Co z tego, że 10 razy, jak ja nawet 3 razy nie umiałem mu zbierać? No może jak wrota się pokażą. Hello! Gincie. Już przez samo to gincie, że... O! Tu może! Trzeba więcej czasu. Aaaa! No, 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 no. A może i to i dobrze, bo... jest trochę mało. Dobra, uruchommy wrota, to ich wyskoczy sporo, naładujemy sobie żniwa. Duchy mi pomagają. A, i teraz będę czekał, a to mi się... No dlatego nie lubię właściwie takich perkowych właściwości. Mogłem wybrać jakieś prostsze zadania, ok. Masz kuszę. O, 450 razy, ładnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czemu ja zbieram złoto? Orety. Aha, to, ale to ostatnie. A. Tylko czy tędy się idzie? Dobra, nie zabijamy i dopóki nie naładujemy. Uderzam w serce. Jak już naładujemy, wtedy dopiero zabijamy radośnie. Będę się musiał przyłożyć. Nie, nie przejmuj się, nie będzie aż tak źle. No teraz... takiego dużego kolesia nic nie wypadło, no. Bum. Achtung, minen. Trzeba więcej czasu. Wiem. Uderzam w serce. I akurat... No dobra. Zbiera się przede mną nowa droga. Okej,
te. Skrzynka! I nic z niej nie dostałem. Dobra. Jeszcze lepsze bodki. Jakiekolwiek mojo. No to co? Ile jeszcze? Dwa. No to do trzech nie umieć zliczyć. A, dobra. Mapa. Kartan, zabij kartana. No dość daleko się idzie, no trudno. Poza tym, no nie jest to zestawienie, które jest jakoś super bardzo nastawione na walkę z silnymi przeciwnikami. Wow, ilu was tu? Jestem uleczona. Niczym manele. Skrytce Lestrange'u. Dobra, pasek, ale pasek nie potrzebuję w tej chwili, chociaż on będzie wyższego poziomu, więc... Aha, ha. Pole chaosu, okej. Okay. Okej, masz coraz więcej siły, ale masz stosunkowo coraz słabszą broń, ponieważ poziom wrogów rośnie, a my nie zdobywamy fajnych rzeczy, co niestety odbija się na tępie. Raczej... Jak tam w polu chaosu? Ała, no! Wy mnie mrozem, a ja was chaosem. Legion uporny. Upiorny.